Zielona Góra założona została na lewym brzegu Złotej Łączy, która wypływała z pobliskich wzgórz znajdujących się na południe od miasta i płynęła w kierunku północnym. Decyzję o budowie murów obronnych podjął książę Henryk IX w 1429 roku. Brama górna położona była wyżej niż brama dolna. Znajdowała się w południowo-zachodniej części miasta i otwierała je na szlak w kierunku zachodnim. Budynek ten pełni funkcję bramy miejskiej i równocześnie magazynu garnizonowego. Został zniesiony po 1429 roku, a jego budowę ukończono wcześniej niż budowę bramy dolnej. Brama górna położona była wyżej niż brama dolna. Brama dolna, jak głosi nazwa, położona była niżej niż brama górna. Łączyła miasto ze starym szlakiem handlowym wiodącym z południa na północ. Została wzniesiona po 1429 roku, a jej budowę ukończono w 1560. Decyzję o budowie bramy nowej podjęto w trzeciej ćwierci XV wieku. Była trzecią bramą miasta, która miała poprawić komunikację z terenami przylegającymi do tej części miasta. Dzięki niej ludzie Konkatedra pod wezwaniem świętej Jadwigi jest najstarszym zachowanym zabytkiem w Zielonej Górze. Kościół zniesiony został w latach 1272. Ratusz, zbudowany w XV wieku, od początku był centralnym punktem miasta. Znajdowały się w nim najstarsze dokumenty i przywileje, jakie posiadało nasze miasto oraz działające w nim cechy. To wokół